z coraz większą ostrożnością podchodzę do tego, co dyrektor szpitala mówi na sesji Rady Miejskiej, ponieważ są to informacje, które trudno jest radnym w danym momencie zweryfikować. Natomiast często się zdarza, mieliśmy już tego przykłady, że informacje przekazane przez dyrektora nie do końca są tak precyzyjne, jakbyśmy sobie jako radni tego życzyli. Chociażby ostatnim przykładem, za ostatni przykład niech świadczy pytanie dotyczące zastawek sercowych, gdzie informacja ta była weryfikowana przez grudziądzki portal grudziądz365.pl, no i wynika z niego, że do końca ta informacja przekazana przez dyrektora szpitala nie była prawdziwa. Ze swojej strony, biorąc pod uwagę informacje z portalu i informacje dyrektora, wystąpiłem osobiście jako przewodniczący Rady Miejskiej do dyrektora oddziału NFZ-u o sprostowanie tej informacji, czy ta informacja była prawdziwa, kto miał najkrócej mówiąc rację, kto nie mijał się z prawdą. Inną kwestią jest też to, iż to, na to zwracają uwagę radni nasi. I także ja na to zwracam uwagę, bodajże chyba kilkukrotnie nawet, że w momencie, kiedy wyraziliśmy jako radni zgodę na zaciągnięcie przez szpital pożyczki po to, żeby spłacić zobowiązania wymagalne, dyrekcja szpitala zapewniała nas, że po spłacie zobowiązań wymagalnych, te zobowiązania nie będą już rosły. One niestety, no, to nas boli i to nas bardzo martwi, rosną, ponieważ chociażby w ostatnich dwóch miesiącach roku 2021 urosły do poziomu 24 milionów złotych, a przez pierwszy kwartał 2022 roku urosły o kolejne 10 milionów złotych. Także jeżeli ta sytuacja będzie dalej tak wyglądała, my rozumiemy, że sytuacja w służbie zdrowia jest fatalna. Wiemy, że jest bardzo wysoka inflacja, tak? Wiemy, że są czynniki geopolityczne, które wpływają na tą sytuację, ale my mamy sytuację pewną, wytworzoną wiele, wiele lat przed tym dniem dzisiejszym, tak? I do dnia dzisiejszego borykamy się z tymi problemami i mam nadzieję, że w końcu uda nam się przy pomocy Państwa ten problem rozwiązać. Niemniej powtarzam, no, informacje, które przekazuje dyrektor szpitala, często są trudne przez nas radnych do weryfikacji na gorąco i później musimy, że tak powiem, poprzez media, tak, poprzez własne interwencje w oddziale NFZ-u dowiadywać się prawdy, a tak też nie powinno być. Sytuacja, którą opisał Pan w artykule, jest rzeczywiście co najmniej dwuznaczna, ponieważ rzeczywiście na sesji 23 lutego Pan Dyrektor Hoppe informował Radę Miejską, jakoby Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał, czy zabezpieczył środki na wszczepianie zastawek w grudziądzkim szpitalu. Z kolei na sesji 30 marca, czyli miesiąc później na kolejnej sesji, Pan Dyrektor stwierdził, że Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia nie chce podpisać rokowań z przyczyn dla nich nieznanych. A jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia Pana drogą elektroniczną za pośrednictwem maila, no wynika, że takich rokowań nie można podpisać, bo takich rokowań nie prowadzono. W związku z tym myślę, że Pan Dyrektor Hoppe powinien jednoznacznie wytłumaczyć Radzie Miejskiej Grudziądza, kiedy mówił, delikatnie bardzo mówiąc, treści niezgodne ze stanem rzeczywistym, tak? No bo jedno drugie wyklucza. Także myślę, że na najbliższej sesji, najpóźniej, Pan Dyrektor powinien te kwestie Radzie Miejskiej wyjaśnić, ponieważ nie może być sytuacji, w której dowiadujemy się jako Rada Miejska, że mamy środki finansowe zabezpieczone na realizację konkretnych działań medycznych, a tutaj po krótkim czasie dowiaduje się, że takich środków nie ma. Podobna sytuacja jest ze zobowiązaniami wymagalnymi. W połowie roku czy w drugiej połowie roku dowiadujemy się, że szpital prowadzi działania, aby zobowiązań wymagalnych na koniec roku nie było. Ja otrzymuję informację 9 września, że w odpowiedzi na Pana maila z dnia 27 sierpnia 2021 roku informuję, że zgodnie z
prognozami finansowymi przygotowanymi przez nasz dział księgowości. Na koniec 2021 roku w szpitalu nie mają występować żadne zobowiązania wymagalne. Na sesji wrześniowej z kolei pan dyrektor przychodzi do Rady Miejskiej z prośbą o to, aby wyraziła zgodę na zabezpieczenie hipoteki, na obciążenie hipoteki jako zabezpieczenie w zaciągnięciu zobowiązania finansowego w wysokości 100 milionów złotych na spłatę zobowiązań wymagalnych. Te zobowiązania wymagalne miały być wyzerowane. Miało ich nie być do końca roku. Na koniec roku dowiadujemy się, że zobowiązania wymagalne wynoszą 25 milionów złotych, co jest sytuacją, no delikatnie mówiąc, nie do komentowania, bo miało być 0, jest 25 milionów złotych, na co pan dyrektor mówi, no, że widocznie się pomylił. Podczas ostatniej sesji dowiadujemy się, że na koniec lutego tych zobowiązań finansowych jest, wymagalnych zobowiązań finansowych, są 34 miliony złotych, czyli przyrost w ciągu zaledwie 2 miesięcy o 9 milionów złotych i dowiadujemy się jednocześnie, że zwolnił się pracownik, który był odpowiedzialny za kontraktowanie czy za sprawy związane z finansami szpitala w zakresie kontraktowania z NFZ-em i pracownik ten przez wiele lat popełniał błędy, przez co szpital miał nieodpowiednie środki z kontraktu z NFZ-em, a przez 2 lata funkcjonowania pan dyrektor Hoppe tego nie zweryfikował, dlatego dla mnie to jest sytuacja co najmniej dwuznaczna i wiele kwestii powinno zostać wyjaśnionych, dlatego wspólnie z radnym Tomaszem Smolarkiem wystąpiliśmy do szefowej Komisji Budżetu z prośbą o zorganizowanie posiedzenia komisji, gdzie te wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem szpitala będą wyjaśnione i będzie przedstawiony Komisji Budżetu program naprawczy przygotowany przez firmę Formedis we współpracy czy w konsultacjach może z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Czekamy, aż takie posiedzenie się odbędzie i myślę, że wtedy te wszystkie nieścisłości będą wyjaśnione, a cała Rada Miejska będzie mogła zapytać pana dyrektora najpóźniej na sesji Rady Miejskiej. No właśnie, na ostatniej sesji Rady Miejskiej w trakcie składania informacji o tym, co dzieje się w szpitalu, jak realizowane są świadczenia, o sytuacji też finansowej szpitala, mieliśmy do czynienia z podaną informacją, która, jak się okazało, nie była pełna, ale też daleko nie ścisła z tym, co jest naprawdę. Chodziło tu o realizację procedur szczepienia zastawek, gdzie szpital miał być jak gdyby tą jednostką, która podjęła się tego zadania na podstawie trwających negocjacji, pewnej realizacji elementu kontraktu. Oczywiście dzisiaj po dzisiejszej rozmowie z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia, który oświadczył i potwierdził w zasadzie to, co ukazało się w portalu internetowym, potwierdził i powiedział, że takich negocjacji nie było. Jest to troszeczkę zbyt daleko idący wniosek. Być może pan dyrektor tutaj telefon w sprawie w tej kwestii z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia traktował jako formę negocjacji. Natomiast w konsekwencji tych poważnych, kończących się konkretnym podpisanym protokołem i konkretnymi skutkami finansowymi, i takich rzeczy po prostu nie było. Oczywiście cała odpowiedzialność generalnie za obecną sytuację w mieście, za realizację procedur medycznych, świadczeń w grudziąckim szpitalu, za całą specjalistykę, która jest realizowana w mieście, spoczywa na mieście, bo przypomnijmy, że to miasto jest organem tworzącym dla grudziąckiego szpitala. To miasto określa statut szpitala, zatwierdza ten statut, który mówi o tym, że mamy tyle i tyle oddziałów, które funkcjonują w takim i w takim zakresie. Na dzień dzisiejszy Rada Miejska Grudziądza i Radni Miejscy Grudziądza potrzebują, i to jest rzecz niezbędna, na papierze pełnego dokumentu zabezpieczającego fakty, tylko fakty o tym, jakie oddziały funkcjonują tak naprawdę w grudziąckim szpitalu i jakie najważniejsze procedury są realizowane. Bo dziś, w dniu dzisiejszym radni niestety, ale nie mają konkretnej wiedzy, natomiast według oświadczeń pana dyrektora, czy też informacji, tak jak tutaj żeśmy stwierdzili, nie do końca jest to zgodne z prawdą, bo tak jak oświadczył szef NFZ-u, szpital grudziąski jest tylko brany pod uwagę jako jednostka rezerwowa. Tak jest na dzień dzisiejszy. Być może w przyszłości się to zmieni według pewnego zapotrzebowania, ale dzień dzisiejszy jest taki, a nie inny. Oczywiście drugim elementem, który jest bardzo ważny, to należy zwołać posiedzenie Komisji Zdrowia, bo ona też jest takim organem statutowym, który powinien wysłuchać, ale też sporządzić stosowne protokoły i też zebrać konkretne informacje, ale także przywołać urzędników miejskich do sporządzenia takiego konkretnego raportu, jak wygląda grudziąski szpital w fazie po-covidowej, w jakim miejscu stoimy, jakie zakresy realizujemy i co tak naprawdę mamy.